Alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko, zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zastanawiające jest to, siostry i bracia, przekonanie człowieka, że jego życie zależy od tego, co posiada. I sami dostrzegamy, że każdy z nas jest ofiarą tego myślenia. Bo czy to będzie duchowny, czy to będzie świecki, czy to będzie człowiek wykształcony, czy niewykształcony, bogaty, czy ubogi, ulega takiej sugestii. Gdzieś lubimy gromadzić to. Myślimy sobie, że jak mamy różne rzeczy, gdzieś to zapewni nam, przekłada się to na jakieś spokojne życie. Takie gdzieś mamy jakieś właśnie odczucia. To gdzieś jakoś w naszym życiu jest obecne. I tu nie ma człowieka, który mógłby w mniejszym lub większym stopniu temu nie ulegać. Gdzieś temu ulegamy, ciążymy jakby do takiej sytuacji. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei, czyli Światło Wiary, opisuje właśnie wiarę jako światło, które człowiekowi naświetla perspektywę całego naszego życia. W świetle wiary człowiek może spojrzeć na swoje życie i spojrzeć na cel, do którego zmierza. To właśnie oświeca człowiekowi wiara, że żyje tu na ziemi, ale jego celem jego życia jest wieczność. Ma więc człowiek swoje życie oświetlone przez perspektywę tej wieczności. A jednak wielu jest takich, którzy mówią, że wiara jest tylko tym, czego nie potrafi oświecić rozum człowieka. A rozum wraz z rozwojem ludzkości
z kroczeniem w dalsze wieki i lata coraz bardziej oświeca różne sprawy, które gdzieś dla rozumu były do tej pory zakryte. Niejako zacieśniając pole wiary. W ten sposób, mówi papież Franciszek, wiara staje się jakąś ciemnością. Bo rozum jest tym, co oświeca człowieka i co oświeca mu drogę. Natomiast wiara jest tym, czego rozum jeszcze nie doświetlił, można powiedzieć. I w ten sposób człowiekowi wydaje się, że to, co widzi, co to rzeczywiste, to, co materialne, to, co pewne, jest ważne. A gdzieś to, co wykracza poza wymiar tej pewności, oświecenia rozumu, jest jakąś niepewnością, jakąś ciemnością. I w związku z tym gdzieś nie przykładamy do tego wagi. W ten sposób, pisze papież Franciszek, człowiek niejako zamienił to światło, perspektywę, która oświetla mu całe życie, na drobne światełka, które pozwalają mu kroczyć tylko w perspektywie tego światła, które widzi. I okazuje się, że właśnie w ten sposób myśli jak w dzisiejszej Ewangelii człowiek, który myśli sobie, że mam wielkie bogactwa, co mam zrobić, żeby właśnie je zabezpieczyć, rozbuduje i tylko na tym bazuje. Nie widzi swego życia w perspektywie wiary, bo gdzieś stracił to patrzenie wiary. Patrzenie wiary, patrzenie Boże w swoim życiu. I wówczas zamyka się do tego typu patrzenia, które, jak Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, głupcze, przecież Twoje życie nie zależy od Twego mienia. Zobaczmy, siostry i bracia, czy tak nie jest rzeczywiście. Czy my nie chcemy w naszym życiu kroczyć po tym tylko co pewne, co gdzieś mamy oświetlone przez nasz rozum, a gdzieś nie potrafimy spojrzeć w perspektywie wiary na swoje życie. A właśnie wiara oświetla tu perspektywę aż do wieczności. Warto nad tym się zastanowić i polecić tylko lekturę encykliki papieskiej Lumen Fidei. Amen.